Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Verbel, a na tym filmie zrobimy sobie oczywiście najnowszą podróż cudów, która właśnie pojawiła się na serwerach głównych w AFK-arenie, czyli w tym przypadku dosyć długa nazwa Mistrz Miecza z Mroźnego Szczytu. No i jeżeli chodzi o nagrody, 5000 diamentów po raz kolejny, monety POE, wszystkie rodzaje emblematów, rdzenie, okruchy, żywiołów, skrzyneczki, tutaj nic się nie zmieniło, złote doświadczenie, esencja do wyboru. No i zaczynamy, według mnie mapa dosyć łatwa, ale można zrobić wiele niepotrzebnych ruchów i można sobie mapkę znacznie wydłużyć. Ja postaram się pokazać taką najbardziej optymalną, powiedzmy, że kolejność wykonywania. Więc na początek idziemy na prawo, następnie na dół i tutaj mamy pierwszą mechanikę. Zaraz po gadaniu oczywiście. Także mamy coś takiego jak ośrodek teleportu, klikamy przywołaj, a następnie klikamy jeszcze raz ośrodek teleportu i tym razem naciśnij. No i teleport sobie leci na lewo. I teraz jeżeli wejdziemy w teleport, to po prostu się tam przeteleportujemy w to miejsce właśnie. Idziemy do góry, dwóch przeciwników, których musimy pokonać, nie ma innej opcji niestety. Wielu przeciwników można ominąć, zwłaszcza w końcówce, ale o tym później. Więc pokonujemy jednego, pokonujemy drugiego. Tak naprawdę przed ostatnim bossem mamy fontannę, więc mapa nie powinna sprawić problemów praktycznie nikomu, tak myślę. Zbieramy nagrody. Cyk i klikamy niebieską dźwignię. Dobra, troszkę gadania po raz kolejny. I wracamy do tutaj ośrodka teleportu. Naciśnij. Wchodzimy w portal. I od razu musimy tego przeciwnika pokonać, bo musimy raz jeszcze pociągnąć za niebieską dźwignię. Więc pozbywamy się tego przeciwnika, który nam blokuje drogę. No i elegancko. Dobra, więc oczywiście pociągamy za niebieską dźwignię. I podchodzimy do ośrodka teleportu. Klikamy naciśnij. Portal sobie leci do góry. My idziemy również do góry. Zbieramy nagrodę, ale nie wchodzimy w portal, tylko go omijamy. Zbieramy nagrodę. Zostawiamy na razie czerwoną dźwignię. Pokonujemy przeciwnika, bo później tak będziemy musieli tędy wrócić. Innej drogi nie będzie, więc teraz niekoniecznie musimy to robić, ale tak przyszłościowo lepiej go od razu pokonać i mieć spokój później właśnie. Elegancko. Teraz idziemy do góry. I jeszcze do góry. I tutaj złoto. Zbieramy, znaczy złoto, skrzynkę po prostu. I teraz tak, ośrodek teleportu. Naciśnij. On sobie poleci tutaj. My się cofamy do czerwonej dźwigni. Pociągamy za czerwoną dźwignię. I wchodzimy w portal. Dobra. Teraz idziemy na lewo, pokonujemy tutaj dwóch przeciwników po raz kolejny, bo oni tutaj blokują drogę do nagród i do dalszej części mapy. A tutaj Rowan niestety zginął, ale kogoś się podstawi i miejmy nadzieję, że ukończę. Robię to na serwerze testowym, przypominam, dlatego mogę mieć problemy malutkie. No i tego przeciwnika na lewo, powiedzmy, że wstawimy lykę. Niestety kolejny zgon, ale mniejsza o to. Zbieramy oczywiście nagrody, absolutna podstawa. Po to się te mapki w sumie robi, prawda? I wracamy tutaj. Ośrodek teleportu, naciśnij. I stojąc tutaj właśnie na czerwonym. Czerwona dźwignia, pociągamy. Schodzimy, idziemy na przykład w to miejsce tutaj. I pociągamy raz jeszcze za czerwoną dźwignią. No i tutaj jeszcze dwójka przeciwników. Tutaj blokują nam właśnie drogę powrotną w sumie do teleportu. Troszkę przedłużają te torany, ale co zrobić? Oczywiście po drodze zbieramy nagrody. Lecimy przed siebie. Tutaj zbieramy nagrodę, pokonujemy przeciwnika. Tutaj nie musimy nic absolutnie robić z tą zwrotnicą. i z tym ośrodkiem niektóre mapki sugerują, że musimy, ale no uwierzcie mi, że nie musimy, naprawdę. Można sobie w ten sposób właśnie wydłużyć mapkę, kombinować niepotrzebnie, po co to komu potrzebne. No chyba, że ktoś ma za dużo czasu, to wiadomo. Dobra, i teraz tak. Idziemy do teleportu. Wchodzimy w teleport. I teraz macie naprawdę bardzo dużo tutaj przeciwników. Różne dźwignie, ośrodki, teleporty. Ale bardzo łatwo to można porobić, bez żadnego problemu. Ale o tym za chwilę. Pierw pokonamy tego przeciwnika u góry, bo on blokuje akurat jednej nagrody, więc jego... no musimy się pozbyć, wiadomo. I naprawdę to można bardzo... szybko tutaj porobić kilkoma krokami. Nie musimy tak naprawdę wszystkiego tutaj robić bez obaw. No i zbieramy nagrodę, wiadomo. I teraz tak, wracamy tutaj na początek, czyli stajemy sobie tutaj na przykład. Znaczy musimy tutaj w sumie stanąć. Ośrodek teleportu, naciśnij. Mamy zieloną dźwignię. Pociągamy zieloną dźwignię i teraz idziemy sobie w to miejsce i ten dolny ośrodek teleportu pierw przywołaj i teraz naciśnij raz jeszcze ośrodek teleportu i wchodzimy w portal u góry tutaj, zbieramy sobie nagrody, cyk, cyk i trzecia. No oczywiście możemy użyć fontanny, jeżeli jest taka potrzeba, 3 przeciwników i tak naprawdę to będzie koniec tej mapki. A można sobie naprawdę bardzo, bardzo mapkę wydłużyć. Zresztą po zrobieniu pokażę, o co chodzi mniej więcej. I czego w ten sposób tak naprawdę unikniemy. W sumie co ominiemy, a co w sumie wcale nie ma znaczenia, jakby nie patrzeć. W każdym razie wracamy już do mapki i pokonujemy 3 przeciwników. No i zbieramy nagrodę i to wszystko. I tak naprawdę jeżeli poszlibyśmy inną drogą, dłuższą drogą, jak tylko skończy się tutaj rozmowa, to zaraz wam pokażę. Gdybyśmy poszli tędy, to mamy tutaj m.in. obóz, prosty obóz i tutaj będzie krótki dialog tylko między postaciami, nic wielkiego się nie wydarzy. Mamy mnóstwo zbędnych dźwigni i mnóstwo niepotrzebnych przeciwników. Można to absolutnie ominąć, pominąć. I nie ma potrzeby w ogóle nic tutaj robić, także mamy 2x2, 12x12, zakończ wyprawę. Z tego co się orientuję, nie ma tutaj żadnej dodatkowej ukrytej skrzynki, więc naprawdę nie ma sensu robić tych wszystkich walk, pociągać za te wszystkie dźwignie, wchodzić w teleporty i tak dalej. Ja wam oczywiście bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu, życzę wam powodzenia, udanych losowań, miłego weekendu, no i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.